Monika Teszkiewicz, dzień dobry. A kiedy w naszym studiu pojawia się pani Maria Terlecka, to wiadomo już, że na pewno będzie kulturalnie, będzie muzycznie. Organizatorka ełckich koncertów muzyki organowej i kameralnej jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry pani Mario. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A dzisiaj porozmawiamy o 16. edycji cyklu, który już naprawdę tak na stałe wpisał się w wakacyjny kalendarz wydarzeń w mieście. Nawet nie wakacyjny, już taki wiosenny, chociaż w tym roku z niewielkimi zmianami. A więc dużo jest tym państwu wyjaśnienie, tym bardziej, że no od tego chyba zacznę, że bardzo miło jest mi jak zawsze gościć w Radiu 5, w studiu Radia 5. No tym razem jest to nie tylko przyjemność, ale i konieczność, bo muszę państwu pewną rzecz wyjaśnić, a mianowicie po ostatnim koncercie 15. edycji odezwały się głosy: pani Mario, czemu nam pani każe tak długo czekać do koncertów majowych, do koncertu majowego? No muszę tutaj wyjaśnić, że pojawiły się pewne trudności organizacyjne, które nam niestety nie umożliwiły zorganizowanie tego koncertu w dniu 3 maja, jak to było przez lat 15. No, ale to już jest siła wyższa. Natomiast zapraszam na koncerty od czerwca. To może powiedzmy, kogo możemy spodziewać się w tym roku i kto nam będzie umilał te koncerty? Zaczniemy koncertem młodego talentu, bo w cykl wpisały się też koncerty w wykonaniu bardzo młodych wykonawców. I tym razem będzie to rzeczywiście bardzo, bardzo młody, 14-latek, skrzypek. Można powiedzieć, że z niedalekich okolic, bo jest to uczeń szkoły muzycznej jeszcze pierwszego stopnia w Wysokim Mazowieckiem. I właśnie ten koncert odbędzie się w Kościele Ewangelickim w pierwszą niedzielę czerwca, więc 2 czerwca, z Stowarzyszeniem Fortepianu, gdzie będzie tutaj towarzyszył mu pan Adam Januszkiewicz, znany, doskonały pianista, kameralista, solista. Też usłyszymy nie tylko muzykę skrzypcową, ale też na fortepian solo. Pani Maria, skąd się biorą takie młode talenty? 14-letni skrzypek już koncertujący i odwiedzający takie imprezy jak właśnie ta? Muszę powiedzieć, że mam z panem Adamem Januszkiewiczem mam kontakt i też on mi czasem sugeruje jakiegoś wykonawcę. Też mam możliwość posłuchania takiego ucznia, no z tej racji, że też jestem nauczycielem, prawda? Więc rzeczywiście to nie jest takie w ciemno, prawda, typowanie. Tylko rzeczywiście znakomity skrzypek. I tutaj już prezentowałam wielu młodych skrzypków, którzy już w tej chwili koncertują, a zaczynali w Ełku. Czyli ten koncert, przypomnijmy kiedy, inaugurujący? Koncert inaugurujący 2 lipca, jest to pierwsza niedziela, godzina 19 w Kościele Ewangelickim. To też jeszcze musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, bo zwykle te wszystkie koncerty czasami odbywały się też w Ełckim Centrum Kultury, ale gospodarzem była parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Tutaj właśnie z tych kwestii, z przyczyn organizacyjnych nie będzie można tam usłyszeć tych koncertów, ale... Ale muszę powiedzieć, że bardzo w taką pomoc organizacyjną włączyło się Stowarzyszenie Ełk i My. I tutaj wielkie podziękowanie w stronę pana Daniela Kornowskiego, który no, zdobył środki na to, żeby te koncerty mogły się właśnie odbyć. No, w ilości 4 w tym roku, ale będą. Planowane są również i koncerty w katedrze. Koncert lipcowy, czyli pierwszą, przepraszam, tutaj proszę o uwagę, koncert nie odbędzie się w niedzielę, a w sobotę, czyli to będzie 6 lipca i to będzie takie rodzinne troszkę muzykowanie. Będzie to pan Michał i pan Wojciech Kopyciński, to są artyści z Lublina. Pan Michał Kopyciński organy, a pan Wojciech puzon i to będzie koncert w katedrze o godzinie 19. To wróćmy jeszcze do tego koncertu, który miał się odbyć i zainaugurować ten cały cykl. Podczas majowego koncertu miała wystąpić śpiewaczka koncertująca we Włoszech, pani Joanna Klisowska. Ten koncert nie został odwołany, ale przeniesiony. Ten koncert nie został odwołany, ale przesunięty, czyli będzie nie inauguracja, a zakończenie tej 16. edycji. To będzie koncert w Ełckim Centrum Kultury, już nie Stowarzyszeniem Organów, jaki był planowany, prawda, ale Stowarzyszeniem Fortepianu i tutaj będzie towarzyszyła na fortepianie znana państwu tutaj ełczanom pianistka pani Katarzyna Makal-Żmuda. Znana w Ełku i nie tylko. Świetna pianistka. Pani Kasiu, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pani Mario,
Jeżeli chodzi o muzykę, ten cykl, który trwa już, to będzie 16 edycja, tak. Ma już swoich fanów, ma swoich takich melomanów. Do kogo jest skierowany? Czy są takie osoby, które przybywają i doceniają takie koncerty? Koncerty te są skierowane i może dedykowane też nawet właściwie bardzo szerokiej rzeszy słuchaczy, bo są bardzo dużo przychodzi ludzi młodych. I kiedy patrząc, prawda, od strony osoby zapowiadającej, patrzę na twarze, na pełne skupienie, na takie przeżywanie, na uśmiech, na jakieś zastanowienie, naprawdę to jest po prostu budujące, że młodzi tak reagują. Nie mówię już o tej publiczności dorosłej, a są to nie tylko Łyczanie, tylko są to osoby, które przyjeżdżają tutaj nie tylko na wakacje, ale przyjeżdżają też specjalnie na koncerty. A to jest, że tak powiem, udokumentowane, bo mam nawet, prawda, pytania, czy to z Poznania, czy z jakichś jeszcze dalszych miejscowości, kiedy będzie koncert, bo właśnie w tym dniu, w tych dniach planuję pobyt w Ełku i na co trafię. Także to jest fantastyczne. O wszystkich imprezach na pewno będziemy informować naszych słuchaczy na antenie Radia 5, również na naszej stronie internetowej radio5.com.pl. Pani Mario, tak żeby jeszcze bardziej zachęcić, co daje, jakie korzyści daje słuchanie muzyki właśnie takiej kameralnej? Można powiedzieć, że tak, że z jednej strony taka korzyść chwilowa, takiego pewnego odpoczynku, wyłączenia się z jakiegoś takiego biegu życia, prawda? Poza tym koncerty w kościołach no, mają szczególną też swoją atmosferę i wymowę. Czy to koncerty w Ełckim Centrum Kultury? Ja patrząc właśnie na ludzi, no jestem sama tym zbudowana. Co daje? No właśnie to uspokojenie daje też wiedzę, bo ja ze strony, prawda, swojej też profesji, nie tylko jako muzyka koncertującego, ale jako nauczyciela, to są koncerty też edukacyjne, prawda, bardzo kształcące. Ludzie się dużo też dowiadują. Ja staram się też przybliżyć nie tylko utwór, nie tylko wykonawcę, prawda, ale utwór kompozytora, epokę. Robię to w sposób taki bardzo, bardzo ścisły, że tak powiem, żeby nie za dużo tej wiedzy, żeby to była wiedza, która też zostaje, bo jest to jednak ważne, to słowo na żywo, prawda? Muzyka na żywo, muzyka łagodzi obyczaje. Polecamy bardzo gorąco Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. Pani Mario, to jeszcze tak na koniec przypomnijmy, kiedy inauguracja i ile koncertów zaplanowano w tym cyklu? Zaplanowano 4 koncerty, tak jak już wspomniałam. I pierwszy koncert to jest w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Ełku i tutaj właśnie wystąpi duet, czyli skrzypek młodziutki i towarzyszący mu pianista. Natomiast jeszcze nie powiedziałam o koncercie czwartym, który się bardzo o koncercie trzecim, który się bardzo ciekawie zapowiada i będzie to koncert w sierpniu, bo wystąpi kwartet Alternativo o bardzo ciekawym składzie. Tutaj przeczytam nie nazwiska wykonawców, ale instrumenty. Flet, artówka, harfa, akordeon. I kolejny takiego składu jeszcze nie było. I właśnie ostatni koncert, no to już ten jako pierwszy, który miał być, pani Joanna Krisowska, sopran, i pani Katarzyna Makal-Żmuda, fortepian. I to będzie zakończenie w Ełckim Centrum Kultury. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pani Maria Terlecka, organizatorka Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. Będziemy na bieżąco informować o tym. Dziękuję wszystkim, bardzo co będzie się działo. I serdecznie Państwa zapraszam. Będzie koncert naprawdę wydarzeniem.